Siedzisz na lekcji, no i tak też, że gościu, który cię uczy, w ciągu miesiąca zarabia mniej niż tyle, ile ty robisz na jego lekcji. Ostatnio zarobiłeś sobie kasę w wieku 19 lat poprzez klikanie w telefon. Także już jesteśmy. To, co wam zaczniemy sobie, to, co wam pokazywałem już od samego początku, czyli Dominik, który zdał niedawno konto fundowane na swoje urodziny tak naprawdę. Domino miał urodziny w niedzielę, także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. I kurde, jak to jest być, mieć 19 lat, chodzić do szkoły i uczyć się możliwości zarabiania w XXI wieku? Jak to jest, stary? Wiesz co, jest to z jednej strony zajebiście, bo jesteś nad wszystkimi ludźmi, którzy są w twoim otoczeniu. Oni mówią, dobra, ja się uczę tego, ja zdaję na kartkówkę, a ty w tym momencie jak on się uczy, siedzisz z telefonem w ręku i analizujesz wykres, nie? Siedzisz i słuchasz nauczycieli, co ty robisz. Mówię, no, zatem masz ochotę powiedzieć z pani miesięczną wypłatę, nie? No, ja powiem ci, że kiedyś tak myślałem podobnie jak inni właśnie. Ja zazdroszczę, że masz dopiero 19 lat, jesteś w technikum i już poznałeś ten biznes, jakim jest tak naprawdę trading i w ogóle. Także naprawdę szacun, szacun fest. Widziałem też ostatnio, wrzucałem nawet wczoraj, chyba jeszcze te relacje są albo już zniknęły, odnośnie tego, że zdałeś fundowankę i tam się już pojawiły pierwsze pieniądze, stary. Także powiedz mi, jakie to jest uczucie, wiedząc, że w wieku 19 lat, nie oszukujmy się, tam było koszt około, tam zarobiłeś około 1500 dolarów, tak? W wieku 19 lat w szkole. 1480. No i powiedz mi, jak to jest, robiąc sobie 1,5 dolarów, w szkole, mając 19 lat, chodząc do technikum i nie dość, że uczysz się, zarabiasz siano za pomocą telefonu w szkole i kurde, i jakby robisz to w szkole. Jak, jeżeli mi ktoś by tak w szkole pokazał, że tak jakiś kolega z klasy, z ławki, ty, zarobiłem 6 teraz za pomocą klikania i przypomnij, ile jesteś z nami w akademii? Od sierpnia ubiegłego roku. Od sierpnia? No to tak. Jeszcze nawet będzie prawie roku. Jeszcze nawet rok nie minął, a ty już zarabiasz siano. I pokazujesz to, że się da, pokazujesz te możliwości, jakie są i pokazujesz to, że no trading to nie tylko gadanie, trading to nie tylko mówienie, a można tak, można tak, można tak. Jesteś żywym przykładem, że przyszedłeś, twoja wiedza była zerowa, nauczyłeś się, zdałeś, zarobiłeś. Jakby jesteś żywym przykładem, że da się to zrobić, chodząc do szkoły. I jakby tutaj też wspomnę o tym, że tobie nie dali rodzice na start. Ty sam wiedziałeś w wieku 19 lat, jakby wolałeś ograniczyć imprezki, wyjścia czy cokolwiek, ograniczyłeś to i poszedłeś właśnie uczyć się nowych umiejętności, gdzie wiesz sam doskonale, że szkoła nie nauczy cię czegoś takiego, jak tutaj pół roku pracy na przykład w akademii, którą ty poświęciłeś. No czekaj, meritum było, jakie to uczucie, nie? Tak, jakie to uczucie było. Jest. Wiesz co, uczucie zajebiste, bo siedzisz na lekcji, no i tak szczerze, że gościu, który cię uczy, w ciągu miesiąca zarabia mniej niż tyle, ile ty robisz na jego lekcji. Ostatnio. No daj, to jakby ja wiem, jak to jest w wieku 19 lat, już ta pierwsza kaska, jak to wpada, jeszcze jesteś w szkole i kurde, no nie oszukujmy się, mając 19 lat, robiąc sobie wypłatę rzędu 6000 zł miesięcznie dochodu, to już nie można powiedzieć jako dodatkowy dochód do życia, tylko to jest, zarobiłeś sobie kasę w wieku 19 lat poprzez klikanie w telefon. Wielu osobom, no, którym byś teraz powiedział, że to byś powiedział, oni by to zrozumieli, że to jest abstrakcja, że jak, no nie da się. Jeszcze ty w wieku 19 lat, jak ty nawet giełdy nie ogarniasz, tak? No, bo nie oszukujmy się, hasło, jeżeli chodzi o giełda, hasło w dzisiejszych czasach to sieje panikę u ludziach, tak? Że nie, no trzeba mieć jakieś kapitały duże. Powiedz mi, czy twoim zdaniem trzeba mieć duży kapitał na start? Nie no, szczerze, jak masz odłożoną jedną wypłatę, to jesteś w stanie zacząć już coś z tym robić. No tak, to zgadzam się, podpinam się w tym 100%. Powiedz mi, że czy trading, jako ty jesteś osobą młodą, masz 19 lat, ja mam już, zaraz będę miał 25 i mamy też osoby starsze, na przykład pana Tadeusza w wieku 70 lat. Powiedz mi, czy wiek naprawdę robi dużą, dużą różnicę, jeżeli chodzi o trading? Jakby chodzi mi o to, żebyś wypowiedział się na ten temat. Jak tobie, młodej osobie, jest przystosowywać wiedzę, bo nie oszukujmy się, ludzie młodzi rzadko kiedy lubią się uczyć, tak, czegoś nowego. Nie oszukujmy się, ja też nie byłem jakimś asem w szkole, czy Franek, którego pozdrawiamy na czacie,
też nie był jakoś asem w szkole. I nie oszukujmy się, w wieku 19 lat masz inne priorytety. Myślisz o imprezkach, Tak, już się wyjściach, bawię z dziewczynami wakacje. znajomymi, nie? Tak, a nie o nie, no, o nauce jakichś nowych umiejętności. Powiedz mi, jak ty doszedłeś do tego, że jednak, kurde, no nie interesują cię imprezki, a jednak wolisz skupić się i zapracować teraz na swoją przyszłość i sobie za parę lat poimprezować, tylko nie już w Polsce, w jakiejś mieścinie obok, tylko jedziesz sobie do Tajlandii, jedziesz sobie do Dubaju, Chociaż robisz sobie co chcesz. Syna w Nowym Jorku, chłopie, się nie Tak, będziemy albo bawić. tak. Powiedz, jak to jest? Wiesz co, to teraz może, nie wiem, czy to już wiesz, czy jeszcze nie wiesz, ale ja akademię śledziłem 2 lata, zanim dołączyłem. Bo ja chciałem dołączyć, ale jest właśnie jedna przeszkoda wiekowa, jeśli chodzi o trading, że musimy tą 18. No tak. Bo jeszcze jak rodzice są za tym, to okej. Okay. A u mnie tata kiedyś też sam grał na giełdzie, no i przewalił się, no bo grał bez gry, bez wiedzy. I on mu twardo, nie, to skam, nie wchodź to, po co ci to, ja cię na to siana nie pożyczę i nic ci nie dam zgody, nie? No to ja twardo siedziałem i czekałem, aż będzie ta 18. Potem całe wakacje przerobiłem po te, to w ogóle też hit, po 16 godzin dziennie robiłem 6 dni w tygodniu. Niedzielę robiłem po 5 godzin. No Tylko po to właśnie, żeby na akademii ogarnąć jakieś siano. Ojebałem kłada, żeby mieć na wkład. nice, bo powiem ci, że kurde, nawet nie wiedziałem o tym, że już od 2 lat się jakby nami przyglądałeś, że specjalnie muszę dojść do pracy w wakacje, żeby zarobić sobie na akademię. I to jest to, stary, że niektórzy mają wymówki. Ty nie miałeś wymówek, bo nie chciałeś ich mieć, tylko zamieniłeś te wymówki na pracę, którą przerobiłeś. No tak. Wiedziałeś, że nie masz od razu startu, jesteś w szkole, nie możesz przepracować 8 godzin dziennie i mieć wolne, tak? Jak niektórzy to robią. Tylko ty wiedziałeś, że w lato musisz sobie zapracować, sprzedajesz kłada, bo moim zdaniem uwierzyłeś tak mocno w ten biznes też, tak? Czyli biznes, trading, inwestycje, network marketing, uwierzyłeś w to i to cię popchnęło do przodu, żeby to wszystko No zrobić. tak. I teraz mając, powiedz mi, jak zmieniłeś zdanie na temat tradingu, jakby jak bardziej udoskonaliłeś swoje zdanie, czy podbudowałeś, po tym, że no kurde, zacząłeś z niczym, jeszcze nawet na minusie, bo można powiedzieć, że włożyłeś pieniądze, No tak. sprzedałeś kłada i nie wiedziałeś, czy coś z tego będzie. Jesteś już ponad prawie, zaraz będzie rok, no pół roku, może tam 8-9 miesięcy jesteś i powiedz mi, jak to jest po tym upływie tego czasu, że już zarobiłeś sobie, zdałeś fundowankę, zarobiłeś sobie siano i powiedz mi, czy to była dobra decyzja, czy nie? O, zacznę od początku, wiesz co, to wygląda trochę jak taki nasz wykres na giełdzie. Wchodzisz tutaj, potem masz jeb w dół, tracisz w to wiarę całkowicie, ale jest tam gdzieś taka iskierka, gdzie jest przesiew tych 80% ludzi, 80% ludzi wychodzi, wyciąga resztę siana i znika, a te 20% czeka, aż to się znowu odbije i wychodzi z profitem. Tak samo jest tutaj, no doszedłem, wkładałem, 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 oblałem kilka fundowanek, nie powiem, no bo zacząłem z samego początku. Ja stwierdziłem, chuj, to nie jest trudne, ja dam radę. To jak nie ja? No a potem oblałem, nie? I dopiero jak się widziałem tutaj dłuższy czas, no to zacząłem z tego jakieś siano wyciągać. No ale Więc wiedziałeś, że jakby nie poddałeś się, jakby dążyłeś uparcie do tego, co miałeś założone. Jakby, jak byś się poczuł, gdybyś odpuścił w trakcie? chujowo, bo widziałbyś, że ten toporek, ten Franek, ta Wika, ten Jarek dalej robią siano, z tego robią te siano coraz większe. A ty wyszedłeś w najsłabszym momencie i cię nie było, nie? Czyli A nie teraz poddałeś jak już się tutaj dałem, jak gladiator. to 3 razy mówiłem, że ja z tym kończę. I 3 razy albo gadałem z tą, albo z Wiką i nagle było dobra jeszcze miesiąc, dobra jeszcze miesiąc i no i po tych 3 miesiącach dobra jeszcze miesiąc I zaskoczyło. zdałem i jest ogarnięte, nie? Zaskoczyło. I to jest to. To jest mentalność zwycięzcy. Po prostu to Franek właśnie. Mental zbudowany. Mentalność zwycięzcy. Czyli wiedziałeś, że jest źle, ale to ci jeszcze bardziej zmotywowało, dobra, daję sobie jeszcze 1 miesiąc, biorę się do roboty. Czyli zła sytuacja, która była, zmotywowała cię do tego, żebyś wziął się w garść i jednak pomyślał sobie i sam sobie powiedział, kurwa Dominik, no muszę to zrobić, co nie? No nie ma już, przebacz. Idziemy do przodu, dopiąłeś swego i teraz mamy owoce tej całej pracy, którą tak naprawdę przepracowaliśmy przez ten cały okres, tak? Twoje spędzone godziny od rana do wieczora na wykresach, czy wracałeś, jakby wiem, że prywatnie gadamy, że wracałeś po nocach z pracy, pomagałeś w domu czy cokolwiek i siedziałeś na wykresach. I to jest szacun, bo
nie masz lekko, jakby po prostu łapiesz się też wszystkiego i chcesz jak najbardziej się rozwinąć, pomóc rodzicom, pomóc rodzinie i na tym ci zależy, tak? I dążysz do tego, masz bardzo silne zbudowane dlaczego, dlaczego to będziesz robił, tak? I dążysz do swoich celów i do swoich marzeń. I to jest moim zdaniem ta fundowanka i już ta pierwsza wypłata, która jest w trakcie, to jest taki pierwszy fundament, który jest zbudowany, który wypracowaliśmy. Teraz czas dalej na pracę, czas się dalej rozwijać, zdobywać nowe szczyty, nowe fundowanki, zarabiać jeszcze więcej siana i taka jest prawda. Powiedz mi, gdybyś miał teraz z tego miejsca, jesteś już po zdaniu konta, zarobiłeś już, czekasz na wypłatę, z tego miejsca byś, gdyby ktoś ci powiedział, dobra Dominik, albo uczysz się, tradujesz i zdobywasz coraz większe doświadczenie oraz zwiększasz swoje zarobki w skali czasu, czy Dominik, masz tutaj fajną ofertę w pracy, siedzisz sobie na stołku, robisz co chcesz i dostajesz za to siano. W którą stronę byś poszedł? No pierwszą, no bo słuchaj, nawet jeżeli teraz zarobię jakieś niewielkie siano, ale je zarobię, będę w stanie się z tego utrzymać, będę w stanie opłacić akademię, wszystko ogarnąć, to ja cały czas mam tą możliwość, że mogę iść po więcej, 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 także tutaj nie masz limitu, nie? A tam masz tą górną granicę, nawet jak będziesz mega zajebisty, będziesz miał mega zajebistego szefa, to zostaniesz 10 kołach i masz tą granicę, której już nie przeskoczysz. Nie? I masz granicę, której już nie przeskoczysz, nie? No tak. A tutaj jednak widzisz, ja zdam tą fundowankę, no i ja już mam do wypłaty 6 tysięcy złotych. No tak. To prawda. Gdzie to jest, no, można powiedzieć, na start. Tak. I mamy... jakby, i to jest to, jakby dużo ludzi, z którymi ja się spotykam zdaniami, czyli jak ty zarobisz, to ja dołączę, co nie? I jakby my jesteśmy takimi osobami, które pierwsze idą w ciemny las, można powiedzieć, i to my no tak. kreujemy tą drogę, to my kreujemy tą ścieżkę dla osób, które się przyglądają. Powiedz mi, co byś powiedział dla osoby, która zastanawia się i się przygląda? Wejdź, zobacz, sprawdź, jak ci się nie spodoba, to przez 2 tygodnie możesz zażądać zwrotu siana. No i przez tydzień, 7 dni chyba jest. No to przez tydzień, tak czy siak, no. Risk free. Mają opcję w ogóle zwrócić sobie sianko, także kurde, no to jest najlepsze zdanie, jakie można powiedzieć. I powiedz mi jeszcze jedno, teraz mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Co byś powiedział młodym osobom, które do końca, jakby ja byłem w takim, jakby zadam pytanie, które ja sobie zadawałem, jak chodziłem do szkoły, co nie? Czyli Dominik, co byś zrobił, jeżeli ja w sumie nie wiem do końca, co mam robić, a w sumie powiedz, wytłumacz mi więcej na temat tej giełdy, co nie? Jak to wygląda? Jakby co byś zrobił, czy warto się tym zainteresować, czy nie, co nie? Warto na pewno. Co masz zrobić? No ode mnie mogę ci powiedzieć, żeby po prostu dołączyć, zobaczyć jak to jest, przekonać się, pójść na sesję. W sumie można to porównać do takich płatnych studiów, nie? No tak. Bo idziesz, masz sesję, słuchasz wykładowcy, no i potem sam sytuacja weryfikuje to, na ile ty się przyłożyłeś, nie? Jeżeli miałeś to wyjebane, wykład sobie leciał, a ty słuchałeś, a ty gotowałeś, no to nie zdasz kolosa, nie? No tak samo tutaj, jeżeli ty odpalisz live'a i będziesz sobie gotował w międzyczasie, no to nie zdasz konta, tak? No to prawda, tylko to prawda, jakby będzie na nie każde studio oferują tobie już pracę po twoim skończonym danym profilu, no bo albo też możesz po prostu nie zdać, czy w trakcie studiów po prostu, że tak powiem, przysłowo odpaść, tak? No bo nie dasz rady ich zdać i tutaj jest identycznie to samo. Jakby nasze wyniki zależą są tylko i wyłącznie od naszego zaangażowania. Także to jest to, co my powinniśmy zrobić, czyli dać swoje zaangażowanie w czymkolwiek, co robimy. Bo jeżeli nie oszukujmy się, nie dajemy tego zaangażowania, to tak samo nam się to odpłaci, cokolwiek byśmy nie robili, co nie? Co, zajebiste jest teraz też to, że przed feriami ja rozmawiałem przed świętami Bożego Narodzenia, rozmawiałem z chłopakami z klasy i wszyscy, nie no, Syki, co ty pierdolisz, z tego się nie da zrobić siana. No jak zaklikanie w telefon, no stary, nie ma chuja, nie? I ostatnio staliśmy na długiej przerwie i wziąłem kolejce, jak patrz, wziąłem telefon, co to jest? No też 6 tysięcy złotych na plusie. Ale no co ty pierdolisz, to jest przecież niemożliwe. Mówię, no to poczekaj, za miesiąc będzie przelew, to... No da. Chwilę ci pokażę, co cele. Koniec. Jakby ja kocham ludzi, którzy mają dużą wizję i zaczynają coś robić i idą w to na 100%. I co jest najważniejsze, jakby najważniejsze, można powiedzieć, że jakby nie wiedzą do końca, idą nie to, że ślepo w to, tylko idą, bo mają tak silną zbudowaną wizję na temat tego, czego robią, co nie?
i ty miałeś to zbudowane od samego początku, ty wierzyłeś, że to działa i po prostu potrzebowałeś chwili czasu. Nie oszukujmy się, w naszym życiu niecałe pół roku to nie jest dużo czasu. To jest bardzo krótki okres. Nam się to teraz wydaje, że o, za pół roku to będziemy już, nie wiem, mieli październik, listopad, już będzie zimno. Nie, nie. Pół roku czasu to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało czasu, które my jesteśmy w stanie przepracować. Ty potrzebowałeś po prostu czasu. Wierzyłeś od samego początku w ten projekt, że on działa. Musisz się tylko nauczyć. A to tylko działa w zależności od twojego poświęconego czasu, prawda? I teraz zrobiłeś to. Pokazałeś, że zdałeś, to jest najlepsze. Pokazałeś, że zarobiłeś i to jest jeszcze najlepsze. Za miesiąc pokażesz wypłatę, którą dostaniesz na konto, co nie? Masz wszystkie karty teraz po swojej stronie. I jeżeli by teraz, dam przykład. Ja byłem przeciwnikiem tego, co ty robisz. I jeżeli bym się ciebie zapytał, Dominik, kurde, no, sorry, miałeś rację, powiedz mi, co mam teraz zrobić, żeby z tobą zacząć, pokaż mi, jak to działa, co nie? Jakby też chcesz się z tym zainteresować, pokazałeś, że się da. Zamknąłeś buzię wszystkim hejterom, których miałeś naokoło. Ja też mam hejterów naokoło, więc to też się nie przejmuj. Zamknąłeś buzię po prostu wszystkim w tym momencie, co nie? I powiedz mi, co teraz chcesz przekazać takiej osobie, która można powiedzieć, że kpiła z tego, co ty robiłeś. Gdzie teraz już to udowodniłeś i to zrobiłeś. Co byś tutaj powiedział takiej osobie? Teraz pytanie, czy przyznała się do błędu i chce zacząć działać z nami, czy nie przyznała się do błędu i dalej twierdzi, że to skam? Powiem tak, jakby jeżeli ktoś mi mówi cokolwiek, Krystian, to co robisz, to skam, oszukujesz ludzi, coś tam, nie ma problemu. Mamy Dominika, mamy wiele osób, które wypłaca regularnie siano. Mamy my jako grupie w tej profidzie na dofinansowania, które uzyskał Dominik, już ponad 90 osób zdobyło takie dofinansowania. Jesteśmy jedyną grupą w Polsce, która tak potężnie zdaje konta fundowane, czyli dofinansowania do tradingu, i jedyną grupą w Polsce, która to robi w tak szybkim czasie. Dlaczego? Bo mamy odpowiednie fundamenty i narzędzia, które pomagają nam to robić. I to jest piękno tradingu, które my tutaj, ja pokazuję, żeby ludzie zainteresowali się tym, póki jest jeszcze na to czas. Bo niedługo, za jakiś czas, nie mówię, że to będzie w ciągu pół roku, może być za rok, za dwa, za trzy, za pięć lat. Z tego, co nawet dzisiaj oglądałem film, jeden z banków jakby zrobił to, że zwalnia 35 tysięcy osób, bo wchodzi w sztuczna inteligencja. I powiedz mi, co takie osoby, które pracują w bankowości, mają teraz zrobić? Są na lodzie. I Iść do teraz maka. oni muszą zaadoptować się do sytuacji, która stała, tak? Czemu nie próbowali jakby być elastycznym, nie myśleli o tym, że kurde, no mogą mnie zwolnić. Teraz zostali na lodzie. Wiesz, o co chodzi? I wiele osób jakby myśli, że jak pracuje, to myśli, że no kurde, no nic się nie stało, nie mogą zamknąć mojej firmy, nic się nie dzieje, tak będzie, już będzie w porządku, będę tak pracował do końca życia. A jednak, nie oszukujmy się, sytuacje, życie pisze różne scenariusze i w każdej chwili możesz zostać na tak zwanym lodzie. A nie oszukujmy się, trading jest taką umiejętnością, że mogą ci nawet zamknąć, nie wiem, wszystko dosłownie. A No ty tak. i tak będziesz mógł to robić. Musieliby prąd wyłączyć i internet, żebyś nie mógł tego robić. A No bo tak, słuchaj, to nic cię nie powstrzymuje. przychodzi ci nawet wojna, no i tak szczerze, ciebie to chuj obchodzi za przeproszeniem, bo zagrywać można Proste. wszystkim, na ropie, na złocie, na zbożu, na parach, na wszystkim, tak? Nawet tutaj Proste. do Polski, nie daj Boże, przychodzi wojna, Rosja by zaatakowała, no to ja mam kategorię D, dostałem komisję, nie, jestem niezdolny do służby, lecę z wami na Tajlandię, i sobie zagrywamy na złocie na przykład, nie? Czy na USie. Tak jest. No mówię, jakby ludzie nie są w stanie zaadoptować się do sytuacji, która może nadchodzić. Ludzie najbardziej wtedy zaczynają działać, jak już są że tak powiem, stoją pod murem i nie mają innej drogi wyjścia, no wtedy trzeba ruszyć głową, zacząć działać. A jeżeli jest wszystko w porządku, to żyjemy w tej naszej strefie komfortu i nie chcemy z niej wyjść, bo jest nam dobrze, jest nam w porządku w tym momencie teraz, co nie? I nie myślimy o tym, co będzie na przyszłość. Ja osobiście, mi pandemia pokazała, że wybuchła, nie miałem pracy, nie pracowałem po No prostu, nie zarabiałem. I powiedziałem, że to jest ostatni raz, gdzie sytuacja, która nie była ode mnie zależna, zniszczyła mi wszystko. Moje pieniądze, moje zarobki, nie miałem jak zarabiać, co nie? W tym momencie jestem w stanie to robić, co by się nie stało. Dla mnie, jakby nawet i wybuchła pandemia, to jest i lepiej, bo mam jeszcze nawet zakaz wychodzenia z domu i mogę się skupić całkiem na tak. robocie. Wiesz, o co chodzi? I
to próbuję nakierunkować z każdą swoją relacją, którą udostępniam, żeby ludzie zaczęli być elastycznym do sytuacji, która może się stać, która może się zdarzyć. Bo wiele osób żyje tutaj, tu i teraz, żyje chwilą, nie wie, co będzie za pół roku, za rok. Wiesz, o co chodzi? I to jest No najgorsze. tak. Nie masz alternatywy, jak coś by się stało. Ja tą alternatywę po prostu buduję i nie ma szans, żeby mi po prostu nie wyszło. Jesteśmy właśnie tutaj razem, współpracujemy, Dominik, razem i możemy to teraz szerokim głosem mówić tak naprawdę na głos, że polecamy każdemu zająć się tradingiem. Dlaczego? Bo daje ci to takie możliwości, jest taką elastyczność, że nic nie stoi ku przeszkodzie. Także. Przyszła pandemia i możesz się zachować tak. Albo jak Franek, który jest tutaj z nami obecny, cześć Franio, który wziął dupę, miał jakieś tam oszczędności, może poszedł w chuj ryzykownie, w sumie tak samo jak ty i ja, bo rzuciliśmy w to wszystko. Poszedł all in, rzucił całe siano w krypto. Wszedł w akademię, zaczął się uczyć, wyciągnął z tego fajne siano. Potem nie miał jeszcze wiedzy, dalej chciał na chama cisnąć, no i stracił te siano. I dopiero potem zobaczył, kurde, tu jest siano, z tego coś można wyciągnąć, nie? Z tego można zarabiać. Jakby nie patrzeć, nieważne co jest, jak jest tym pieniądz, to z tego jakoś zarobić, nie? No tak, to Nieważne co to jest. prawda, to stuprocentowo przyznaję się do tego, że no kurde, jakby kiedyś słyszałem stwierdzenie, że pieniądze leżą na ziemi, tylko trzeba umiejętnie się po nie schylić. I moim zdaniem to jest ta umiejętność, którą schylasz się po pieniądze, czyli trading jest tą umiejętnością, którą schylasz się po pieniądze, które leżą na ziemi. Powiedz mi, co było takie kluczowe u ciebie w głowie, czy w twoim tradingu, gdzie się przełamałeś z niezyskownego tradera do tego zyskownego? Stop lossy, stop lossy, stop lossy i stop lossy. Początkowo mnie to po prostu wkurwiało, że ja byłem nierentowny, że ja nie, strzelam, mam konto na 100 tysięcy i tracę tysiaka. Potem druga pozycja znowu traci tysiaka i następna pozycja u mnie już musiała to odrobić. Nie było tak, że wyciągam 1 do 1, nie było tak, że zabezpieczam, tylko albo wyciągam wszystko plus 1%, albo tracę dalej, nie? I to mnie tak trochę zgubiło. Bo teraz widzę, że stopniowo, nawet jak jest stop loss, no to jeżeli przykładowo masz większość, po prostu masz skuteczność powyżej 50% i nawet jakbyś zbierał samo 1 do 1, co jest rzadkie, bo zazwyczaj zbieramy 2 do 1, 3 do 1, no i tak wyjdziesz na plus, nie? Po No prostu tak. na wykresie wypisałem swoje zasady. 1 do 1 zabezpieczasz, 2 do 1 wyciągasz połowę, 3 do 1 wyciągasz resztę, cześć i jadę do domu, kończę na dzisiaj dzień, nie? No i dobrze. I bardzo czyli psychologia, po prostu zmieniłeś nastawienie do swojego tradingu. I tyle. Także przypuszczam, że zawdzięczamy to wszystko Kamilowi Lewandowskiemu, którego pozdrawiamy. Jest tutaj, no robi niesamowitą robotę. Czekamy na kolejny podcast na Spotify'u. Także Kamil, nie obijaj się, tylko nagrywaj i czekamy do odsłuchu. Ostatnie pytanie zadaję i nie będziemy już przedłużać. Powiedz mi, komu jesteś w stanie polecić trading, akademię, inwestycje, wszystko? Zarabianie online po prostu. Wszystkim, którzy nie lubią swojego codziennego życia, bo jeżeli jesteś mechanikiem i ty lubisz być mechanikiem, okej, spoko, to jest dla ciebie zabawa, ty z tego ciągniesz siano, nie ma sprawy, nie otwierasz swój warsztat, pracujesz sobie. Ale jeżeli, nie wiem, siedzisz w banku za biurkiem, jak przy tym banku gadaliśmy, i nie lubisz po prostu tego banku, nie lubisz, i wstajesz rano i kurwa, znowu idę do tej pracy, kurwa, znowu idę do tej pracy i tak dzień w dzień, bo ostatnio Paulina w sumie wrzuciła fajną storkę. Wstać, zjeść, iść do pracy, umyć się, spać. Rano powtórz to samo. Jeżeli nie chcesz żyć w takim samym ciągu, no to po prostu coś zmień, tak? Nie oczekujmy tego, że życie się zmieni, jeżeli my nic nie zmieniamy. To jest tak, jakbyś chciał, żeby twój pies był usłuchany, a dalej go nie uczyć, tak? Żeby No tak. zarabiać więcej, też się musisz czegoś nauczyć, nie? No, podpinam się w 100%. Jeżeli cię przysłowiowo wkurwia twoje dotychczasowe życie, czy to, co robisz, to po prostu to zmień. I tyle. Kiedyś usłyszałem od Grzesia Baryły, nie podoba ci się pogoda, to ją zmień. I Franek mi po prostu pokazał, że to działa. I te słowa mają siłę. Nie podoba ci się pogoda, to sobie zmień. I tyle. Nie ma tutaj, wtedy nic nie stoi na żadnej przeszkodzie, żeby spakować się w samolot, zająć się biznesem, rozhulać go, żeby mógł działać już prężnie sam i przeprowadzić się na zimę do innego kraju. Także tym miłym akcentem Nie, 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 dziękujemy nie, za. nie, to chodzi. Powiedz mi, masz jeszcze chwilkę?
Mam, nawijaj. No to teraz pytanie ode mnie do ciebie. Niedużo, bo niedużo, A, ale w no ramach dobra. sumienia się trochę No, zreflektuję. nawet się nie przygotowałem, powiem ci, nawet jestem w szoku lekkim, no to dawaj. Jestem gotowy. Pierwsze, mówiliśmy o tym, że ty w chuj zaryzykowałeś, nie? Dawaj Tak. teraz swoją historyjkę, jak ty dołączyłeś do akademii i dlaczego dołączyłeś do akademii, O bo kurde. wszedłeś alibi. Dlaczego dołączyłem do akademii? Powiem ci, że moim takim najważniejszym bodźcem to było coś takiego, że wróciłem któregoś dnia do domu, zacząłem sobie grać jak zawsze i mówię, cofnąłem się swoimi myślami do rok do tyłu, co nie? I ja mówię, kurwa, w sumie robię to samo co rok temu. Mówię, nie, koniec, co nie? I akurat takim dziwnym trafem to było, że załapałem się w ogóle na dni otwarte do akademii, do tej profitu, które były 3-dniowe dni, takie jakby dni otwarte. To były takie zoomy 3 po godzinie dziennie. Ja mówię, 3 godziny nie zmienią mojego życia całego, jeżeli pójdę zobaczyć, z czym to się je. Po dniach otwartych, 5 kwietnia równo, zapisałem się do akademii, żeby zobaczyć. Jakby jestem zdania tego, że 1000 zł, czy tam 200 dolarów, nie, wtedy było to prawie 1000 zł, No. bo tam dolar był po 5 zł. Nie zmieni całkiem mojego życia, a ta jedna decyzja, gdzie zobaczę, co tam jest w środku, może odmienić moje życie. 1000 zł nie odmieni, ale miejsce, za które zapłacę, może odmienić. I to było moje takie, to właśnie usłyszałem od Franka na jednym z ostatnich wtedy kali, które mieliśmy, i dołączyłem. I wtedy po prostu zaczęła się, że tak powiem, magia. Jakby ja, jak dorwałem wykresy, dorwałem edukatora Kamila Lewandowskiego, dorwałem po prostu wszystko. To ja byłem jak zaczarowany. Jakby ja odnalazłem w tamtym momencie co? To, że to jest to, co ja chciałem robić od samego początku. Jakby nie wiem jak wy, ja jak w wieku 18, 19, 20 lat, ja myślałem, co chcę robić w życiu. Ja poszedłem do szkoły, dlaczego? Bo szli tam moi znajomi. I szliśmy większą ekipą. I tylko dlatego szedłem do szkoły, czy to do gimnazjum, czy do technikum. I zawsze sobie myślałem, kurde, co ja chcę robić? A może to mnie zainteresuje? A może to mnie zainteresuje, a może to mnie zainteresuje. I nigdy nie wiedziałem do końca, Krystian, no co ty chcesz robić? I w dniu dołączenia do akademii, po tygodniu już wiedziałem, mówię, to jest to. To jest to, co ja chcę robić, tylko wiedziałem, że nikt za mnie roboty nie zrobi, że nikt za mnie nie nauczy się tego. Więc to wtedy zrobiłem, poszedłem all in w naukę, poświęciłem wszystko, co miałem tak naprawdę, żeby po prostu skupić się na tym. Ja miałem klapki na oczach i mówię, nie. Nigdzie indziej nie ma, to jest moje miejsce, które mogę, które muszę po prostu, w którym muszę być. Muszę z tego wynieść jak najwięcej i tyle. Później z czasem przyszedł po prostu network marketing, później z czasem przyszły profity, wszystko. I tak jak wspomniałem, no musisz wiedzieć, że to jest to, co ty chcesz robić, bo nie oszukujmy się, jeżeli ty nie zdołasz sobie jakby stwierdzić tego, że ty chcesz to robić na 100%, to cokolwiek byś nie robił, tak odpuścisz. Jeżeli masz, wiesz na 100%, że chcesz być mechanikiem, jarają cię auta, to nie odnajdziesz się w tradingu, tylko odnajdziesz się w warsztacie. Nie oszukujmy się. A jeżeli to jest to, co ty poczujesz, czyli trading i cały ten świat, no to zostaniesz tu już na wieki, na amen i będziesz tylko to i wyłącznie robił. I teraz coś, czego Toporek nie wspomniał. Chłop poszedł all in i w chuj ryzykownie, bo rzucił Tak. robotę i rodzice kazali mu się wynieść z chaty, nie? No Więc. kiedy były takie sytuacje, albo to już takie prywatne możemy, że tak powiem, porozmawiać sobie to na jakimś evencie czy coś. Było ciężko, możemy prywatnie sobie pogadać właśnie na integrację. Jeżeli ktoś ma ochotę z nami, nie musisz być w akademii. Jeżeli ktoś ma ochotę z nami pojechać na integrację, wybawić się z nami, porobić sobie szkolenia, zapraszamy, więc bez żadnego problemu. Jakby było ciężko. Ale jakby, jak to mówi, jeżeli idziesz przez piekło, to ciesz się, że masz nogi. I No tak. tyle. Jeżeli chcesz przejść przez piekło, musisz stać się diabłem. Jeżeli zostałeś złamany, to bardzo dobrze. Wtedy nikt cię już innego nie potrafi złamać. Inne sytuacje życiowe, prywatne. Każdy ma, wiem, jakby rozmawiam z osobami, wiele osób ma różne problemy i każdy ze swoimi problemami się boryka. Na różną skalę, na większą, mniejszą, obojętne jest to. Ale wiem jedno, jeżeli wszystkie te osoby, które mają jakieś problemy, są w stanie je zwalczyć i przetrwać je, i wręcz przeciwnie, odbudować to, co tam się stało, czy zbudować coś na nowo, to ja
mówię wam jedno, że po prostu warto przeczekać, warto przepracować ten czas, bo później, jak słynne jest powiedzenie, zawsze po burzy wychodzi słońce. No Także tak. nie będzie, jeżeli jest źle, to nie będzie źle przez pół roku, przez rok, przez 2 lata. Kiedyś te złe czasy się skończą i nadejdą dobre. I ja wiem, że u każdego te dobre czasy nadejdą, tylko najpierw to, co wspomniałem, musicie zostać złamani w różnych sytuacjach i dopiero wtedy po prostu pójdziecie do przodu. I teraz jeszcze jedno pytanko. Co ty byś zrobił, znaczy co byś zmienił w swojej drodze tradera? Od momentu dołączenia do Akademii do teraz, jedną rzecz, Co bym którą uznajesz za zmienił? taki swój największy błąd, który popełniłeś w trakcie nauki, w trakcie tradu, no, w drodze tradera. Kurde, szczerze nic bym nie zmienił. Dlaczego? Bo każda porażka, którą miałem po drodze, czegoś mnie nauczyła. I osobiście nic bym nie zmienił, ponieważ wtedy bym może nie był taką osobą, jaką jestem teraz, czy może nie zbudowałoby to mojej osoby, jaką jestem teraz, gdyby nie te porażki. I większość wyciągamy, większość uczymy się właśnie z tych porażek, niż z rzeczy, że tak powiem, pozytywnych wygranych. Bo wtedy żyjemy chwilą, jest fajnie, zarąbiście, wygraliśmy, ale to przy porażce analizujemy ją najbardziej i wyciągamy wnioski. Więc jakby niczego bym nie zmienił, bo porażki to są częścią sukcesu, częścią drogi i częścią po prostu zwycięstwa, tak? Porażka to jest klucz do zwycięstwa, można powiedzieć, bo wtedy, tak jak wspomniałem, dochodzisz do tego, co zrobiłeś źle i gdzie musisz się poprawić, żeby było lepiej. No i kolejna rzecz, która tak zmierzam do podsumowania, pokazuje nam to, że nawet trading nie idzie cały czas do góry. Też Tak. idziesz do góry, bo zapisałeś się, uczysz się, czyli twój słupek idzie do góry. Nagle popełniasz błędy, zaliczasz pierwsze stop lossy, tracisz pierwsze siano, no bo i ja, i ty pewnie straciliśmy jakieś siano na początku, taka jest prawda. Jest ten jeb w dół. I w tym momencie 80% ludzi mówi out. Odpuszcza. Tak, Dokładnie. tak. Dlaczego? Bo jesteśmy bardzo słabi mentalnie. Ludzie są bardzo słabi mentalnie, nie są rozwinięci, z całym szacunkiem do każdego, ale ludzie, jako natura ludzka, jest przyzwyczajona do takiego dobrobytu i Do bezpieczeństwa. bezpieczeństwa i po prostu nadchodzą takie słabe czasy. Jakby dobre czasy nadchodzą, ale rodzą się słabi ludzie, co nie? Bo nie są w stanie podjąć tej decyzji, żeby zacząć działać, co nie? I tylko i wyłącznie od nas zależy, od samozaparcia, dyscypliny, czy my jesteśmy w stanie osiągnąć to, czego chcemy. I tutaj jest jakby największe właśnie clue tego, że nasza przyszłość leży w naszych rękach. To kiedyś spotkałem się z takim, można powiedzieć, i głupim stwierdzeniem na TikToku, że to, że urodziłeś się biedny, to nie jest wina twoich rodziców. Jeżeli umrzesz biedny, to jest już twoja wina. I tyle. No tak. Także wszystko i wyłącznie zależy od nas, jak my to zdobędziemy, jak my przepracujemy okres właśnie, nie wiem, w wieku 18, 19, 20 lat, czy nawet i do 25 roku życia, czy będziemy sobie imprezować co miesiąc, tydzień w tydzień i w ogóle, czy też po prostu, jakby ja nie mówię, że to jest coś złego, bo każdy może sobie poimprezować, każdy może sobie wyjść na imprezkę, po prostu odmulić się tak zwanego, ale jeżeli jest czas na zrobienie roboty, no to jest robota i tyle. Chyba myślę, że tym akcentem Myślę, że możemy. chyba wyczerpaliśmy wszystko, co mogliśmy wyczerpać. Dzięki, że byliście z nami. Obserwujcie Dominika, bo chłop naprawdę robi przepotężne wyniki oraz rozwija się naprawdę przepotężnie. Także co? Dziękujemy. Zapraszamy na integrację. Jeżeli chcecie z nami pojechać, spotkać się, pogadać o wszystkim, zapraszamy. Każdy jest mile widziany. Także dzięki jeszcze raz, że wpadliście. I co? Widzimy się na następnym live'ie. Prawdopodobnie No za jasne. tydzień, ale będę dawał właśnie za tydzień w poniedziałek, ale będę dawał poszczególne info już na dniach. Także jeszcze raz, Potem Domino, wszystkiego najlepszego, bo ostatnio miałeś urodziny i niech procenty będą z tobą. będą Siemanko. prezenty robione.